widzowie, w naszej wyczekiwanej serii o nazwie Gwint. Oczywiście będzie wyjaśnienie teraz, bo może wiele osób tego nie wie, ale Gwint to jest gra polska, gra karciana. No, czy stworzyli ją Polacy. I ogólnie można na stronie internetowej wysłać po prostu zaproszenie, znaczy wysłać siebie, co nie? I powinno ci przyjść taki kod do beta, co nie? Bo to nie jest gwint taki oficjalny, bo to są jeszcze próby beta. Wiecie, błędy i tak dalej. No i wysyła się kod i on, znaczy wysyła się wiadomość i oni albo ci potwierdzą tą wiadomość i dadzą kod do tej gry, albo nie, co nie? Mi się przyfarciło i dostałem, przez 2 miesiące czekałem i udało mi się dostać. Ale na przykład takim innym osobom, które znam, to na przykład czekają już 6 miesięcy i nadal tego nie dostały, więc to, że 2 miesiące na to czekałam, to czysty fart. No ale cieszę się, że wreszcie się udało. Jak ktoś nie wie, to jest taka gra o nazwie Wiedźmin. No i w tej grze po prostu chodzi się, zbiera, zabija potwory, ludzi i tak dalej, po prostu misje. I w różnych miastach są ludzie, z którymi można zagrać gwinta, czyli taką właśnie grę karcianą, którą za chwilę wam przedstawię. Ale zanim to, chciałbym otworzyć beczkę. W tej grze beczki są to takie karty. Ja przeczytałam tylko samouczek, tutaj wiecie, żeby nie przynudzić tym samouczkiem. Więc o, tutaj otwieram moją pierwszą beczkę. Poczekajcie. Odporność na mróz, zmniejsza siłę jednostki. Aha, okej, okay, dobra. Glak. Więcej! Bardzo dobre karty, wow. Co to jest gul? Gula wezmę. Dobra, to jest moja talia. Wracamy do przyjaciel! To jest 100 takich. Okej, okay, dobra, to wróćmy. Teraz karty. Tworzenie talii. Muszę sobie stworzyć własną talię, bo... Właśnie, bym sobie stworzył talię potworu, bo potwory są moją ulubioną talią w tym normalnym Wiedźminie, ogólnie wszędzie tak naprawdę. Jest to moja ulubiona talia. Wszystkie, tak, wszystkie. Ja bym najpierw zaczął od... No, słuchajcie. Liczba kart, min... No wiecie, że... Zalicza się, najlepiej mi 25 karty, to wiem. Jest kółka na przykład. Co to jest? Gniazdo potworów. Stwórz i zagraj 3 kopie bazowe, wybrane. No dobra, nie wiem co, ale weźmy. Mglaka weźmy, bo dostaliśmy to. Dobra, wszystko. Tutaj te krowopojąki. O, te zwalam. Nie, chciałam wszystkie. Jeszcze rycerze dzikiego gonu, to jest są z najnowszej wersji. Jak ktoś nie oglądał. Jak ktoś nie grał. Tam dwa góry. Uuu, i co tu będzie jeszcze? O, ujawnię ciekawy gon. Trzy wezmę. O. Tutaj to wezmę. Tutaj na przykład. Już się nam zbliża. Co to jest? Golem możemy. Daj to już. Okej. Geralda na pewno, bo to jest złota karta. Złote karty są najlepsze. Antikara jest dobra. Tutaj. Po usunięciu stwórz i zagraj kartę. Okej. Tego tu nie mamy? Nie, nie mamy. Nie, tego to odejmiemy. Odejmiemy jednego takiego. Gulę możemy zostawić. Dobra, to nie. Czy jeszcze coś? To na przykład. Podwój siłę wszystkich osłabionych jednostek po tej stronie poza złotymi. Zwiększyło wszystkich egzemplarzy wybranej jednostki po tej samej stronie o 4, jeżeli jednostka to Wiedźmin, zwiększyło o 6. O, pożoga, to jest super karta. Tutaj, epidemia. Zniszcz najsłabsze jednostki na polu bitwy poza złotymi. Chyba nam się nie przyda raczej.
złota. Daj lub odbierz jednostce innej niż złota. Wytrzymałość. A czy nie? Coś stąd jeszcze? Ja wziąłbym mróz. O Jezu, ale pioruny są dobre. Ja... To bym wywalił. To. No i dobra. I to chyba będzie dobre. Zapisz. Otóż mam własną talię. Słuchajcie. Moja pierwsza talia. Widzicie? I zagrajmy grę jednoosobową. Dobra, mamy naszą talię. O, też gramy przeciwko potworom. Co, gość ma 10? Znaczy, to bot, więc... Dobra, czy jakieś karty ja chcę wywalić? To tak. W ogóle nie. Piorun, dwa piorun też nie są. O, dobra, mam pogodę, więc... Nie, pogoda jest w coś się wpakowałeś, pomogę ci. Mhm, okej, dobra, to my nie będziemy grać tak jak on. My zagramy na początku. Daję pajączki takie. To przyzywa inne pajączki. Czas wygrać bitwę! No, same złote karty. Słuchaj i zagraj trzy kobie. Wow, królewicz ropucho. Czy ktoś ma cmentarz? Jedna karta? No wtedy... słabo. Zabrałem sobie malutkę. Słuchajcie, teraz jest ten zły moment. Dobra, my też spasujemy, straci dobre karty. My takie nie zbyt dobre, szczerze mówiąc. My traciliśmy takie bardzo słabe karty. Ale on ma jeden taki, co nie, więc może wygrać. O, dobra, zostaje. Naprawdę, mu zostaje ta karta. Co to w ogóle? O. No niezbyt się cieszę. Dobra, rzućmy. Może naszego i tak słabo. O nie, ja nie chcę nic. Chcę nie wytępić. Chociaż to plus... A nie, dobra, nawet dużo nam da. Blaka lecimy. To powinno mu się... Tak, dobra, potężną kartę mam, okej. Pasuje. I co ją zrobić? On teraz wygra, ja nie mogę spasować. Miejmy to za sobą. Teraz rzucam to. Ojej. Jak zabiorę mu 7 punktów, to będzie dobrze. Teraz ja wygrywam. Okej, dobra. Więc jak widzicie, bot dobrze gra. Tak, przegrywam z botem, ale słuchajcie, to jest moja pierwsza gra. Tak. I mu tak zostaj. Znaczy ja też nie mam dobrej sytuacji. O, ja teraz rzucę to tutaj, o właśnie. Dobra, jest dobrze. Jest bezcelowo. Ma tyle kart, a ma tyle? Nie mam co wyciąć, ale też przegrałem. Nigdy nie coś takiego. Tak naprawdę koniec. A nie, mam jeszcze super bohatera, nie zauważyłem go. On coś daje? Nie, dobra. Rzucę kartę.
Przełom! No tak, będę już przełom. Zapomniałem. Ma dwie karty. Zapewne ma coś, co mnie zniszczy. Pomógł mi? Przegrał naprawdę, ale głupio przegrał. Rzucił złą kartę. Nie to chciał, dobra. Ja, udało nam się wygrać pierwszą rundę, a więc... Dobra, zacznijmy drugą i po tej drugiej. Dosyć gadania! Bierzemy się do roboty! O, dobra, jakiś inny inteligentny golem. Otóż gramy z przeciwnikiem o nazwie inteligentny golem. To jest mróz, pożoga. Niechaj się jest jednostka na polu bitwy poza złotymi. Pozdarcie, okej. To nam się raczej... To też... Dobra. I to jeszcze. Dobra, biorę. W miarę dobrze, choć wolałbym, gdyby było lepiej. Ale okej. Rzućmy na samym początku. Tego jest. Nie od razu machakam zbudowano. Co to było? Czekajcie. Nie muszę się odchodzić. Okej, oto. Słabo jakoś. Zagrał. Okej, to nie rzucimy. Albo nie. Nie rzucimy tego. O, i teraz. Chce który poznać mój toporek z bliska? O, dojdź do tego. A bo to z rzędu, Jezu, źle wybrałem. Zawsze do usług. Źle wybrałem. Źle wybrałem. Nie, bo to zje to! Co ich jest? Nie, bo co wtedy? Ajajaj, dobra, tutaj... Zrobi mi to, boom. Okej, dobra, już mam... No, malutkie golemiki. Zamachakam! Ogół jest bezcelowy. Wszystko gra? No to uspokoję. Jak będzie to najsilniejsze, ale to będzie dobre. No nie, nie zrzucę, bo to wszystko się zniszczy, ale na to. To jest problem, a nie ciągle rośnie. Właściwie zróbcie mu jeszcze jakiś lepiej. Sam będzie wiele! Naprawdę tylko jedna karta? Miałeś kiedyś połamane kolana? Tylko jedna karta? Zaraza. Nadal nie, nie, to ja to przegram, bo po prostu ja to zrobiłem, żeby mieć ten wątku. I tak to było już dawno zwycięstwo, ale tak to ja przegram. On ma 3 karty, ja mam 0 kart. Ja to robię 2. No to było słabo. To było straszliwe. O, ale to mi zostało, to akurat dobrze. Czy... I jak ja mam wygrać? Jak ja mam wygrać? O, super, mam tipera. Super, brak umiejętności, nic nie mogę zrobić, ale super. No i co, teraz mi pójdę. Mogą się schować, ale nie uciekną. Jeszcze przełom jedynie możemy. No i tutaj. Nigdy nie chybiam. On pewnie spasuje, dobra. Tą rundę przegraliśmy, ale tamtą wygraliśmy, więc jeszcze równo. A nie, już nie przegrałem. Aha, jeszcze, no naprawdę, dlaczego to? No to powinno już dawno... Jaki? To jest później. Mucz mi.
Dobra, zbudowałam kartę. Nie. Dobra, wygrał to. Jedną przegraliśmy, jedną wygraliśmy. Ale dobra. No i słuchajcie, ja was zapraszam do innych odcinków. Mam nadzieję, że się spodobała ta gra. Ponieważ będę ją nagrywać, ponieważ mi się jako tako podoba. I ją lubię. Po tych dwóch grach. No i chyba tyle mogę powiedzieć. No i do widzenia.